teraz oddajemy już nasze ekrany panu Krzysztofowi Wcisło, kontrolę drzew w mieście. Panie Krzysztofie, 10 minut. Dzień dobry. Moje nazwisko Wcisło Krzysztof. Jestem kierownikiem zespołu, który zajmuje się kontrolami drzew w mieście Kraków. I chciałbym opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Podczas naszej pracy mamy często do czynienia z różnymi komentarzami, że bardzo źle traktujemy drzewa, że żebyśmy zostawili w spokoju drzewa, że ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za śmierć drzew, że traktowanie przyrody w taki sposób to jest barbarzyństwo. Są to różnego rodzaju komentarze, opinie, czasami bardzo emocjonalne, nawet do tego stopnia, że pojawiły się komentarze tego typu, że ktoś tam miał zamiar po prostu przyjść do siedziby zarządu i wysadzić się. To jest jak gdyby jedna strona, z drugiej strony są po prostu obawy ludzi o swoje życie. Jest kilka wypadków takich, które bardzo intensywnie, w szczególności w świadomości urzędników, zaistniały. Głównie to był wypadek w Parku Praskim, gdzie zginęło 1,5-roczne dziecko. Jest to olbrzymia tragedia dla rodziny. W każdym razie to jest taka sytuacja, którą być może można było uniknąć, jeżeli byłyby przeprowadzane odpowiednie, częste kontrole drzew. Dodatkowo oprócz samego zagrożenia życia pojawiają się coraz częstsze zapytania o możliwość wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia przez drzewa samochodów, mienia. Tutaj roszczenia stają się coraz większe. Większa jest też świadomość ludzi, jak należy organizować po prostu pod względem prawnym taką wypłatę. Także to są jak gdyby dwa przeciwstawne bieguny, z którymi musimy mieć cały czas do czynienia. Może opowiem o samych kontrolach, jak to się zaczęło. Praktycznie do 2015 roku, do powstania ZZM-u, nie było bazy informatycznej, w której można byłoby przeprowadzać notowanie wyników kontroli. Były przeprowadzane oczywiście kontrole w Krakowie, ale były to kontrole na zasadzie przeglądów. Można powiedzieć, że w Polsce Zarząd Zieleni Krakowski pierwszy uruchomił taką platformę do przeprowadzania takich kontroli. No, w tym momencie reszta kraju również wprowadza podobne rozwiązania lub myśli o wprowadzeniu takich rozwiązań. W 2016 roku, tak jak we wcześniejszej prezentacji wspomniał dyrektor, wdrożono w praktyce system ArchiTrees. Pojawiły się pierwsze miejsca w Krakowie. Nie była to już po prostu biała mapa, tylko zaczęły być to obszary,
które stopniowo były inwentaryzowane. W 2017 roku zauważono potrzebę wydzielenia osobnego stanowiska z działu utrzymania zieleni. Musiałaby to być osoba, która ma doświadczenie, jeżeli chodzi o mapy, czyli część GIS-ową, jak i również systematykę i z pewnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o kontrolę drzew, jak również umiejąca obsługiwać sprzęt do kontroli, na przykład tomograf akustyczny, umiejąca analizować drzewa metodami na przykład SIM, SIA i tak dalej. Stopniowo były przeprowadzane kontrole i sporządzane opinie dendrologiczne na podstawie tych kontroli. Zespół się zaczął rozrastać. W 2019 roku praktycznie 3 osoby to są osoby, które mają zrobiony kurs certyfikowanego inspektora drzew, czyli zdały egzamin na tego inspektora i przeszły 3-etapowy kurs. W 2020 roku w czerwcu została sporządzona i domknięta instrukcja dokonywania przeglądów dendrologicznych na terenie gminy miejskiej Kraków. I można powiedzieć, że to jest pierwszy dokument tego typu, który zaczął realnie funkcjonować. Jest to instrukcja wewnętrzna Zarządu Zieleni, ale z tego, co mi wiadomo, jedyna, która do tej pory została wdrożona i realnie funkcjonuje. Odnośnie kontroli można powiedzieć, że wszystko opiera się na inwentaryzacji. Do tej pory zinwentaryzowano około 50% drzew, które są pod naszą opieką, czyli będące w naszym utrzymaniu lub w naszym zarządzie. Do około 15 tysięcy z tych drzew dokonano tak zwanych kontroli VTA, czyli kontroli, gdzie sporządzono, można powiedzieć, wypełniono formularz kontroli VTA, czyli w trwały sposób udokumentowano stan drzew, konkretnego drzewa na dzień kontroli. Dodatkowo od samego początku funkcjonowania sporządzono około 90 opracowań dendrologicznych, w których wykorzystano między innymi analizę tomografem, wykorzystano analizę stabilności drzew przy użyciu kalkulatora do badania stabilności i ogólnie dotyczyło to około 300 drzew na terenie Krakowa. Nie są badane wszystkie drzewa, które są wycinane z powodów, o których zaraz opowiem. Panie Krzysztofie, chciałam tylko dać znać, że tak mniej więcej 3 minuty zostały. Aha, okej.
Dobrze, to tak szybko. W Krakowie funkcjonują numery Arbota, które działają na zasadzie takich samych jak PESEL u ludzi, to znaczy każde drzewo ma unikalny numer w Krakowie. Zawieszane są na wysokości takiej, żeby mieszkańcy nie zrywali, nie sięgali, jednak takie przypadki się zdarzają. Do zarządzania kontrolami służy również program RCTRIS, o którym wspomniano wcześniej. Nie zajmujemy się wszystkimi miejscami w Krakowie, tylko miejscami, które są w naszym utrzymaniu lub są zarządzane. Te białe tereny to są tereny, którymi się w ogóle nie zajmujemy. W RCTRIS-ie każde drzewo zinwentaryzowane ma właśnie ten numer. Kontrole drzew są przeprowadzane na zasadzie jak gdyby czterech kroków. Najpierw zauważane są najbardziej problematyczne i dopiero później są kierowane do kontroli indywidualnych. Wszelka diagnostyka drzew przeprowadzana jest w naszym zespole. W przypadkach, kiedy po prostu nie dajemy sobie rady, bo temat jest bardzo trudny, zlecamy ekspertyzy zewnętrzne lub korzystamy z pomocy uczelni, na przykład Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury Krajobrazu, Wydziału Leśnego i tak dalej. Kontrola przesiewowa drzewostanu. Najważniejsze to jest po prostu wybranie tych najgorszych drzew, które powinny być odsiane i stwarzają największe ryzyko. Dopiero później przechodzimy do kontroli indywidualnej drzew, gdzie już po prostu skupiamy się bardziej szczegółowo i sprawdzamy rzeczy, które nie da się tak po prostu sprawdzić z dołu. Zostały określone bardzo szczegółowo różnego rodzaju algorytmy, którymi się kierujemy przy analizie ryzyka. Tak, wspomniał tutaj wcześniej dyrektor, mamy tutaj podział ryzyka na drzewach na 5 klas. W praktyce wygląda to tak. To jest drzewo o braku ryzyka. Bardzo rzadko go odwiedzamy. Po prostu po zinwentaryzowaniu zakładamy, że przez 7 lat nie trzeba będzie do niego podejść i robić mu ponownej kontroli. To jest drzewo o małym ryzyku. To jest drzewo o średnim ryzyku, które będziemy odwiedzać raz na 2 lata, a to jest drzewo o ryzyku wysokim, czyli nie możemy go tak zostawić. Inspektor został z dzielnicy, który realizuje tutaj pracę, został poinformowany, że należy przeprowadzić odpowiednie prace pielęgnacyjne. Po przeprowadzeniu tych prac kategoria ryzyka zostanie ponownie oceniona i przeskoczy najprawdopodobniej do klasy ryzyka średniego lub jeżeli te działania były niezadowalające, no to drzewo będzie analizowane dalej. Podczas kontroli takiej do systemu wypełniane są bardzo podobne karty, to jest jak gdyby wydruk z RCTS, z tego programu do zarządzania zielenią, który praktycznie działa na zasadzie ankiety. Określana jest nazwa rośliny, numer drzewa VTA, kto, określane są parametry dendrometryczne, wypełniana jest ankieta, jak bardzo ważne są problemy i na podstawie tych wag trzech, które tutaj są przydzielane, wyznaczana jest klasa ryzyka, czyli później będą wynikać z tego dalsze czynności. Jak często będziemy te drzewa znowu odwiedzać z kontrolami lub czy trzeba będzie przeprowadzić jakieś zabiegi pielęgnacyjne.
Najczęściej inspektor, kontroler drzew posiada przy sobie dwa podstawowe narzędzia. To jest tak zwana sonda arborystyczna i zwykły taki młotek gumowy do opukiwania drzewa. I to są najbardziej podstawowe narzędzia, które są wykorzystywane w kontrolach drzew. Po przeprowadzeniu tej kontroli VTA, czyli wypełnieniu tego formularza VTA, dla drzew, do których nadal nie ma pewności, jaka jest kategoria ryzyka, lub są to drzewa bardzo cenne i chcemy je za wszelką cenę zachować, przeprowadzane są dalsze badania. Najczęściej jest to badanie tomografem, ponieważ posiadamy taki sprzęt. To jest kolejny diagram właśnie z instrukcji do przeprowadzania kontroli, z którego również wynika, że naszym celem nigdy nie jest wycinka. Staramy się zawsze minimalizować ryzyko różnymi metodami. Wycinka jest ostatnią propozycją. Badania tomografem. Posiadamy taki sprzęt, praktycznie jest to pierwszy zarząd zieleni, który użytkuje taki sprzęt na co dzień, nie zleca na zewnątrz. Przy analizie i określaniu klasy ryzyka na podstawie badania tomografem nie należy się kierować tylko i wyłącznie obrazkiem. Trzeba przeprowadzać tak zwane analizy wytrzymałości drzewa, które przeprowadzamy na podstawie różnego rodzaju kalkulatorów do drzew, wytrzymałości, stabilności drzew. Jest to na przykład kalkulator ze strony arboa.com, który jest kalkulatorem opracowanym przez twórcę metody do badania drzew. Także często z niego korzystamy. Tu jest kolejny przykład. Krzysztofie, z tej strony Dorota. Okay. Jest mi bardzo przykro, bo nie chcę pana poganiać, ale mam tą niewdzięczną rolę. Mówi pan takie ciekawe rzeczy. Proszę o konkludowanie. Dobrze. Minutowe. Te wszystkie metody, które wykorzystujemy, to są metody, które zakładają jakąś tam część teoretyczną. Niestety nie posiadamy sprzętu do badania metodą Elastoinclino, gdzie obciąża się prawdziwą siłą, symuluje się po prostu napór wiatru i po prostu dla drzew bardzo cennych, które mają problemy z systemem korzeniowym, takie ekspertyzy zlecamy firmom zewnętrznym, które posiadają taki sprzęt. Dlaczego jeszcze nie robimy tego sami? To jest bardzo i skomplikowane logistycznie i potrzebne jest, jak widać tutaj, duży zespół ludzi, potrzebny jest sprzęt, którego nie posiadamy. Dodatkowo w naszym zespole prowadzimy jak gdyby taką funkcję doradczą, jeżeli chodzi o wiązania, o przeglądy wiązań. Na podstawie właśnie naszych opracowań wiele drzew zostało zabezpieczonych w Krakowie. Są to z reguły jakieś takie bardziej ciężkie przypadki, z którymi po prostu firmy nie dają sobie rady. Są też takie opracowania, w których dla drzew, które ze względu na gatunek, na przykład dla dębów, po prostu robimy
opinię, w której przewidujemy no, wieloletnie prace. Na przykład tu są zaplanowane cięcia wycofujące w koronę w cyklach pięcioletnich, czyli praktycznie przez 25 lat co roku będziemy się zajmować tymi drzewami, aby obniżyć wysokość. Dlaczego nie robimy to dla wszystkich drzew? Bo po prostu są gatunki, które, dla których ze względu na długowieczność no, będziemy inwestować, a są gatunki, na przykład wierzby, topole, dla których po prostu no, nie mamy ani na to czasu, ani środków. Też bardzo dobra praktyka, podpory pod drzewa. Niestety też nie będziemy tego robić dla wszystkich drzew, ponieważ jest to bardzo ciężkie do wykonania, bardzo kosztowne. Przygotowania do zrobienia tej podpory na plantach trwały ponad rok. Trzeba uzyskać mnóstwo zgód. Tworzone jest mnóstwo dokumentacji. Jak do tej pory zrobiliśmy kilka takich podpór w mieście Kraków, ale niestety też nie można się spodziewać, że będziemy robili podpory do każdego drzewa. No i na koniec chciałbym tylko podkreślić, że my sporządzamy wyłącznie opinie, a decyzję o wycięciu drzewa podejmuje organ, który jest ku temu powołany. I w Krakowie jest dosyć skomplikowana sytuacja, że właściwie jest to aż 4 organy w zależności od tego, w którym miejscu rośnie drzewo. I dlatego być może zachodzą problemy z komunikacją i z upubliczaniem informacji o wycinkach. Nie tylko Zarząd Zieleni wycina drzewa, ale tylko jak gdyby do Zarządu Zieleni są pretensje. No i chciałbym po prostu podziękować Państwu za uwagę. Dziękuję.